Witam serdecznie. Tak jak obiecywaliśmy, mamy okazję powrócić do świata Belfra wraz z trzecim sezonem. Mamy na kanale omówienie pierwszego sezonu, które zrobiliśmy wspólnie w współpracy z CANAL+. Bardzo nam się fajnie gadało, to była dogłębna analiza całego sezonu, weszliśmy głęboko w niego i mówiliśmy, że gdy zacznie się jesień, pojawi się trzeci sezon. I trzeci sezon się pojawił, miał premierę kilka dni temu, pojawiły się dwa odcinki, między innymi możecie obejrzeć na stronie VOD CANAL+. I odcinki będą się pojawiać, będzie 8 odcinków w całym sezonie trzecim, będą się pojawiać w każdy piątek i macie też okazję bardzo fajną śledzić całą zagadkę, która za tym stoi i spróbować ją rozwiązać przed zakończeniem serialu, bo jest strona Co się stało z Kacprem, gdzie możecie to rozwiązywać. Macie też tutaj od nas QR kod, który dostaliśmy od Kanalu Plus, który możecie sobie zeskanować. Mam nadzieję, że wszystko będzie działało bardzo dobrze. Powinno działać, bo to kod QR. I możecie tam rozwiązywać zagadkę, możecie wygrać jakieś fajne nagrody. I to jest fajny dodatek do serialu. Ale samym mięsem jest serial. Dostaliśmy do wglądu 3 pierwsze odcinki i o nich sobie pogadamy, ale zrobimy to w taki sposób, że najpierw powiemy o naszych wrażeniach z tych 3 odcinków bezspoilowo, więc możecie tutaj tą część spokojnie oglądać. Później szerzej porozmawiamy sobie o pierwszym odcinku, ponieważ on jest dostępny za darmo na stronie YouTube Kanal Plus. Damy link oczywiście w opisie. Możecie sobie odcinek zobaczyć i tutaj będzie ta część spoilerowa dotycząca stricte tego pierwszego odcinka. A później pogadamy sobie o 2 kolejnych odcinkach, 2. i 3, które już możecie oglądać właśnie na m.in. VOD Kanal Plus. I zaczniemy, jak wygląda ten trzeci sezon Belfra, który powraca do małomiasteczkowych klimatów. Pierwszy sezon był rewelacyjny. Zrobiliśmy jego omówienie na kanale. On miał ten fajny, małomiasteczkowy klimat. I nie bez powodu wiele krytyki spadło na drugi sezon, gdzie spróbowano pójść z wielkomiastowym klimatem. Wrocław, duże miasto, próby pójścia w coś więcej, współpraca z agencją. Tak, zrobienie z Pawła Zawadzkiego tego Jamesa Bonda, nie? Co tak, było już za duża skala na tą postać. On fajnie działa jako ten właśnie małomiasteczkowy bohater z problemami, nie? Jako Belfer, nie? Przede wszystkim. I trzeci sezon obiecywał powrót do właśnie takiego znowu małomiasteczkowego klimatu i uważam, że robi to naprawdę dobrze. Jest tutaj kilka elementów, które jednocześnie wracają do tego klimatu, ale nie są kalką pierwszego sezonu. Jak można zobaczyć w zwiastunach na przykład, Paweł wraca do swojej miejscowości, z której się wychował, tak? Jego ojciec go tam odbiera po sytuacji, która miała miejsce w drugim sezonie i wiezie go z powrotem do domu rodzinnego. Więc jednym z kluczowych elementów jest to, że ta tajemnica, i oczywiście ponieważ Belfer jest serialem kryminalnym, ale ta kluczowa tajemnica nie będzie tajemnicą, do której Paweł się pcha, i się do której on przygotowuje. To znaczy jego własny charakter nie pozwala mu oczywiście przejść obojętnie koło pewnych rzeczy, które się dzieją i jakoś tam będzie się chciał w to władować, ale jednak jak mamy pierwszy sezon, w którym on przyjeżdża słysząc o konkretnej sprawie i próbując rozwikłać morderstwo konkretnej dziewczyny w tych Dobrowicach w tym pierwszym sezonie, czy w drugim, kiedy na zlecenie właściwie pod przymusem musi udać się i zinfiltrować tam tą sprawę. Tak tutaj on kiedy przyjeżdża, to już nie jest człowiek z misją. To jest ta fajna historia tego gościa, jak trochę żartowaliśmy w pierwszym sezonie, że on jest takim Batmanem rok pierwszy tam, kiedy to wszystko robi. To tutaj już mamy tą historię tego gościa, który już przeszedł to wszystko, już wszystko widział i próbuje odbudować swoje życie, ale jak to bywa w takich historiach, życie mu nie daje się odbudować, że tak powiem. On w pierwszym i drugim sezonie on czynnie szukał kłopotów, a tutaj kłopoty napatoczyły się na niego, gdy on już chciał mieć chwilę spokoju, nie? Chciał odsapnąć od tego wszystkiego, co się z nim działo wcześniej. Tutaj na przykład, kiedy on zostaje zatrudniony w tej szkole, to w pierwszym i drugim sezonie mieliśmy motyw, gdzie on za każdym razem do tej szkoły przyjeżdżał z jakimś osobistym, ukrytym motywem, tak? On nigdy nie przyjeżdżał tak naprawdę uczyć tych dzieciaków i chociaż wydawało się, że miał z nimi jakieś tam porozumienie, to generalnie nigdy nie były na pierwszym miejscu i był gotów stamtąd się zawijać, jak tylko sprawa była wyjaśniona. Tutaj on przyjeżdża szukając pracy, nie mając innej opcji, ma takie, a nie inne wykształcenie, więc zatrudnia się w swoim zawodzie jako polonista w tej szkole, z zamiarem, uwaga, bycia polonistą. Więc jakby cała to jest ta historia, w której mamy najpierw bohatera, który szukał kłopotów, a teraz to jest tak jakby... Kłopoty szukały jego. Tak, jakby życie i jakby pewne sprawy upominają się o niego, nie? Jakby niekoniecznie bardzo związane z nim. No dodaję tutaj też na pewno wątek, że jest to jego miejscowość, w której on się wychował, więc ludzie, którzy tu są, to nie są jego koledzy, bo no, nie było go tu na pewno długo, ale to są ludzie, którzy mają z nim przeszłość. Jest jego ojciec, siłą rzeczy ważna postać w tym wszystkim, ale są też inne postacie, które pamiętają go sprzed lat, z którymi mógł mieć jakąś historię, a że to malutkie miasteczko, no to znowu wszyscy się znają, więc jeżeli pojawia się jakaś postać, z którą on miał historię, no to siłą rzeczy jest duża szansa, że się spotkają na tak małej przestrzeni. Tak, tutaj w ogóle właśnie Paweł Zawadzki, którego gra Maciej Stuhr, on jest oblepiony tą przeszłością, nie? On trafia do tego świata, z którego chciał uciec już dawno, nie? Że uciekł, bo to jest w ogóle Paweł Zawadzki, to jest postać, która cały czas ucieka. On nie może zapuścić korzeni i trochę już te odcinki, które widzieliśmy, nakreślają to, czemu on taki jest, nie? I czuję, że reszta serialu też się na tym mocno skupi, nie? Czemu on jest tą osobą, którą widzieliśmy już ukształtowaną w poprzednich sezonach, nie? Tutaj mamy czas i miejsce, żeby powrócić do jego przeszłości i zobaczyć, czemu to się stało, nie? Ja w ogóle uwielbiam te rzeczy w pierwszym odcinku, o których jeszcze pogadamy, gdy on tam, wiesz, wyciąga stare ubrania i musi w tym się odnaleźć, nie? On nie ma już nic swojego, bo go nigdy nic nie trzymało w miejscu, nie? I tutaj nagle powraca do tych rzeczy, które miał. To były jego jedyne rzeczy, które go kształtowały jako człowieka, nie? Te wczesne, od których teraz chciał uciec, nie? I to jest niesamowicie klimatyczne. No ale oczywiście zaczynają się dziać rzeczy, jakaś sprawa się zaczyna rozgrywać i on znowu się w to ładuje i mi się bardzo podoba ten powrót do tej miasteczkowości. To jest coś, co tutaj jest wyznacznikiem tego, czemu Belfer osiągnął taki sukces, nie? Ja tego Wrocławia w tym drugim sezonie, no to mi tam nie pasowało, nie? To było za bardzo, na siłę za bardzo próbowanie zrobić tego na większą skalę, nie? I to przypominało każdy serial kryminalny, nie? Mamy duże miasto, wiesz, jak właśnie wrocławocentryzm, warszawocentryzm, nie? Tam zupełnie inaczej świat działa, nie? A Paweł Zawadzki pasuje do tej małomiasteczkowości, nie? Tej jego metody działania. To wszystko, co się skupia na tej postaci, jest fajnie tutaj przedstawione, ale to też jest inna małomiasteczkowość, nie? Bo mamy tutaj oczywiście blisko morza i ta szkoła też ma inne warunki niż wcześniej Dobrowice, nie? Że mamy te bardziej takie bananowe dzieciaki, które widać, że tutaj jest więcej gdzieś kasy w powietrzu i widać, że one się też inaczej ubierają, tutaj moda się, wiesz, inaczej jest pokazana, nie? To jest fajnie pokazane, że wiesz, że ta małomiasteczkowość nie wszędzie wygląda tak samo, nie? I to jest coś bardzo unikalnego. To może się zmienić w przyszłych odcinkach, ale w tych kompletnie odeszli od tego wątku, który był głównym wątkiem Dobrowic, czyli tam to była ta ucieczka i to uwięzienie, tak? Że te dzieciaki nie mają przyszłości na dobrą sprawę, jeśli sobie jakoś jej nie stworzą i Dobrowice troszeczkę umierają. I są w takiej kompletnej stagnacji. Tutaj te dzieciaki są wolne, jakby morze ma symbolizować też tą wolność. To nie jest tak, że wszyscy mają swoje marzenia, tak jak mówisz, czuć kasę, właściwie zaczyna się od tego, że jedna z głównych bohaterek wraca od ojca. To z Australii. Z Australii, nie? I to... Więc widzisz od razu, że tutaj nie brakuje im pieniędzy, nie brakuje im marzeń. To są dzieciaki, które są na progu wejścia w dorosłość, i tym razem wydaje się, jakby wiele z nich wiedziało, co chce robić w przyszłości. Tak, tak. Są oczywiście wątki... Wiesz co, mówimy o dzieciakach ze szkoły. Tylko dodam, że mówimy o dzieciakach ze szkoły, które mają zajęcia na tym, na jachcie, statku, nie? Tak. Na statku. I jasne, są tutaj wątki takich i pewnych postaci, które są zagubione w tym wszystkim. Jakby to musi być, to jest część dorastania, a w Belfrze zawsze jest ten element dorastania, więc one są, ale jednak nie czujesz tego właśnie takiego osaczenia i uwięzienia, jakim wydawały się Dobrowice, gdzie po prostu nie masz jak się wydostać stamtąd. Nie masz za bardzo perspektyw. A tutaj jakby tego nie czuć i to jest na korzyść tego serialu, ponieważ przez to jest różnorodnie. Ponieważ dzięki temu możemy skupić się na zupełnie innych problemach. Te pierwsze trzy, właściwie no tak, mówimy tu o tych pierwszych trzech, zupełnie inaczej podchodzą do kwestii przestępczości na przykład. W przypadku Dobrowic, no to raz, dwa widzieliśmy lokalną szajkę, tu z jednej strony lokalnych bogaczy, biznesmenów, którzy kombinują, z drugiej strony drobnych gangsterów, którzy też mają swoje tu układziki, jakiś handel narkotykami i tak dalej. To właściwie ci uderzyło w twarz w pierwszych paru odcinkach, wszystko wiedziałeś. Tutaj to jest dużo subtelniejsze. Mimo tego, że pierwsze trzy odcinki zaczynają nam dawać wyraźnie takie podłoże, kto tutaj jest zamieszany w jakiegoś rodzaju działalności przestępcze, na czym ta działalność polega. To jest to zdecydowanie bardziej wyciszone, bardziej w tle. Dosłownie zahaczamy o pojedyncze sceny, w których ktoś komuś coś mówi i na tym musimy już zbudować to, że okej, oni są w coś zamieszani. Jeżeli dzieją się jakieś zbrodnie, to nawet nie bardzo widzimy sprawców tych zbrodni. Więc ten cały element przestępczy jest dużo bardziej ukryty i niejasny. Ale to wynika również z tego, że do tej pory, kiedy śledziliśmy historię Pawła Zawadzkiego, nie licząc takich osobistych wymian zdań pomiędzy tam biznesmenami właśnie w Dobrowicach, generalnie my jako widzowie mniej więcej wiedzieliśmy to samo, co Paweł. I tam, kiedy wychodzi ten twist w finale, no to my razem z nim orientujemy się tak naprawdę, kto tutaj stał za tymi rzeczami. Jakby cały czas jesteśmy na tym samym etapie. Tutaj jest zupełnie inne podejście, ponieważ znowu Paweł nie pcha się tak bardzo do rozwiązywania tej sprawy, przynajmniej nie od razu, i on nie przyjeżdża tutaj z misją. My jako widzowie wiemy znacznie więcej od głównego bohatera. On przez długi czas wręcz troszeczkę tak się snuje, nie wiedząc, za co się złapać, z której strony się wziąć do tej sprawy. Ma dużo trudniej, bo nie zrobił żadnego researchu, nie zrobił przygotowania. Dokładnie, nie ma żadnego rozeznania, kto jest kim, i jest to też fajnie obrazowane przez same sceny, jak ten Maciej Stuhr jeździ na tym starym motorku, który mu tam nie chce zapalać co chwila, jak w tym kasku jeździ, on mu tam co chwila bateria pada i on nie może dojechać nigdzie, i widzisz, że on jest taki autentycznie właśnie z tyłu tej całej akcji, kiedy wcześniej starał się wyprzedzać każdego. Tak, no już mamy te sceny, gdzie on próbuje ugrać coś na tych starych znajomościach i na rzeczach, które pamięta sprzed lat, i nie zawsze mu się to udaje, nie? Ale próbuje realizować. W ogóle on jest, wiesz, ten umysł analityczny, nie? On jest tym gościem jak patolog, nie? Który, wiesz, przyjeżdża i bada sprawę gdzieś tam po cichu, z boku, nie? On cały czas miał ten tryb działania, nie? Ale to jest dużo, widać, bardziej zagubiony, nie? I to jest bardzo ciekawa sytuacja w związku z tą postacią. Plus bardzo mi się podoba to, że bardzo dużo miejsca i praktycznie jest również główną postacią w tym serialu postać Romy Gąsiorowskiej, tej komisarz Ewy Krawiec, która jest stąd, nie? Która się tutaj odnajduje, która się tutaj dobrze czuje, która tutaj sobie umie radzić, zresztą w ogóle, wiesz, jej kostiumy, to wszystko, ona jest przebojowa, ma tutaj powiązania z innymi, nie? I ona zupełnie inaczej podchodzi do tej sprawy, nie? Ona, zresztą jak mówiliśmy przy pierwszym sezonie, nie? Że to jest Batman, nie? Który działa z tym swoim Gordonem, ona tutaj jest tym Gordonem, który tutaj już, wiesz, jest, który to jest ten Gordon, który tam mieliśmy rok pierwszy, że tam mieliśmy tego młodego policjanta, który działa jak ten Gordon, który dopiero się pojawia. Sprawiedliwy. Tak, jedynie sprawiedliwy. Tutaj już mamy tego Gordona, który jest po przejściach, który już w tym mieście siedział, który wie, co się dzieje, nie? I to bardzo dobrze działa, nie? Ta dynamika między nimi. Jeszcze zanim przejdziemy do kwestii spoilerowych pierwszego odcinka, to warto zaznaczyć też o całej drugoplanowej obsadzie wszystkich młodych tutaj. Bo też jest właśnie ciekawa ta dynamika na samym początku, i powiem, że jak się serial zaczął, to miałem do tego spory zarzut, bo przypomnijmy sobie, że w pierwszym sezonie generalnie większość młodzieży była cholernie antypatyczna. Oczywiście celowo. To miały być postacie, które w pierwszym sezonie Dobrowice tak ustawiły. Miałeś część tych bogatych dzieciaków, które nie mogły się odnaleźć i tak dalej, a ostatecznie jedyne pozytywne postacie też miały potem swoje drugie dno i tak dalej. I bałem się troszeczkę, że trzeci sezon pójdzie w tym, że zawsze młodzież najgorsze, nie? Że jakby jest i... Pierwszy odcinek, na początku wprowadzać i znowu przedstawiać ci tę większość tej młodzieży dosyć mocno antypatyczną. Ale na przełomie już tych trzech pierwszych odcinków jesteś w stanie zauważyć drugie dno bardzo wielu postaci i zobaczyć, że one mają swoje przeżycia, ale mają też swoje bardzo sympatyczne strony, bardzo troskliwe strony, bardzo, bardzo konkretne. I to, wydaje mi się, zaczyna budować większą sympatię i zaufanie pewne do tej ekipy, która po raz kolejny już byłem o krok od stwierdzenia, dobra, w Belfrze zawsze młodzież musi być taka, zawsze musimy wiedzieć, dlaczego tak jest. Ale ciekawe jest, że jest to inaczej działa, i jak wspomniałeś właśnie panią komisarz, no to tutaj widzimy to już na samym początku pierwszego odcinka, na przykład jej relacja z córką, to jest dużo bardziej Gilmore Girls niż to, co widzieliśmy w pierwszym sezonie, gdzie generalnie rodzice i dzieci właściwie ze sobą nie rozmawiają i żyją w zupełnie osobnych światach. Tak, to w ogóle po że tyle miejsca już w pierwszym odcinku zostały te dzieciaki, żebyśmy mogli je dobrze poznać i to jest też bardzo fajne, że one są bardzo mocnymi charakterami i tak jak mówiłeś, no w tym pierwszym sezonie to były postacie bardziej antypatyczne, z różnych powodów musieliśmy je poznać bardziej, tutaj poznajemy tak, że tutaj praktycznie każdy jest na swój sposób sympatyczny i już wiadomo, że główne postacie ta... Potrzebują chwili, żeby stać się sympatyczne. Tak, ale wiemy, Ada, Kacper to są ci, którzy są na pierwszym planie, nie? Ale mamy tą parę, która tam sobie lubi, wiesz, jakieś napoje wyskakowe odpalić i pogadać. Oni są bardzo sympatyczni. Mamy tego Bartka. Ja bardzo lubię tą postać Bartka, bo on mi bardzo przypomina... I zobacz, ja jestem bardzo ciekawy, jak on się rozwinie, bo on mi bardzo przypomina postać Fabiańskiego z pierwszego sezonu, tylko tam wiemy, że to był gość, który od razu, wiesz, działał tutaj gangsterka. W tej grupie zorganizowana gangsterka, tego typu rzeczy, a ten też ma jakieś problemy, wiesz, tutaj swoje i jest taki bardziej hardkorowy na swój sposób, ale też jest sympatyczny, nie? I jestem bardzo ciekawy, jak to będzie działało, te zależności między postaciami, bo te dzieciaki też tutaj mają dużo miejsca i wiem, że to jest serial w sporej części o nich, nie? I o tych, jak są ich relacje, bo wiesz, bo cała ta intryga i całe związanie sprawy skupia się na tych dzieciakach, nie? Bo wiemy, to jest, wiesz, punkt wyjściowy tego serialu, nie? Od pierwszego odcinka, że każdy może być odpowiedzialny za rzeczy, które się wydarzyły w pierwszym odcinku, nie? Które są tutaj kluczowe dla całości. Wiesz co, i jeszcze zanim przejdziemy do tego spoilerowych rzeczy z pierwszego odcinka, bo tam sobie o tym więcej pogadamy jeszcze, ale muszę powiedzieć, że tak, po pierwsze, bardzo mi się podoba, jak w tym serialu wyglądają zdjęcia Weroniki Bilskiej i to jest odejście, w ogóle to też super, że to wiemy, w jakim miejscu się dzieje akcja. Mamy nad morzem, więc jest więcej słońca, więcej kolorów, wiesz, te postacie mają kostiumy bardziej, znaczy te ubrania bardziej, wiesz, wyzywające, które wyglądają fajnie w świetle i jest dużo światła, bo ja już jestem tak zmęczony tymi polskimi serialami, które wszystkie mają ten zielony filtr i wyglądają tak jednostajnie, że wiesz, że Polska brud, smród, ubóstwo, wiesz, jest mrok ten taki zrobiony właśnie przez filtry. Nie, tutaj jest wykorzystane słońce, to, że jest morze, że tam jest specyficzne słońce przede wszystkim i to super działa, to po pierwsze, a po drugie muzyka. MAD Piotra Wagleskiego. Ja po prostu, wiesz, ja zwariowałem, jak zobaczyłem te odcinki, bo ja jestem wielkim fanem. Ja, wiesz, ja się w ogóle cieszę, że po dekadzie powracają bracia Waglesy jako Kim Nowak. Ja się na Fiszu wychowałem generalnie, więc... Ja też, ale wiesz, kurczę, Kim Nowak powracają po 10 latach, bracia Waglesy, ich zespół, ich projekt. Ja mam bilety we Wrocławiu wykupione na koncert już, nie? Z miejsca. Bo jak usłyszałem te dźwięki, mówię, tak, to jest to. Wiesz, w ogóle to jest jego debiut z muzyką filmową, serialową, jakąkolwiek się w tym względzie. Niech on tego więcej robi, bo to buduje tak bardzo klimat. Tak mocny. Wiesz, jak chcieliśmy coś takiego, wiesz, takiego onirycznego, Twin Peaksowego, tak jak było w pierwszym sezonie, tu jest jeszcze bardziej. To jest tak melancholijne, nie? Ta muzyka, i jak masz te długie ujęcia, to po prostu zatapia się w tym. Muzyka jest absolutnie kapitalna i jakbym miał kupić soundtrack z jakiegoś polskiego serialu w XXI wieku, to by było pierwsze miejsce, bo jest znakomity. No i ostatnia rzecz, którą muszę powiedzieć, to sama oczywiście tajemnica. Jakby ona jest z siłą rzeczy... No mniej wprost, jakby widzimy co się stało, ale nie wiemy co się stało. W pierwszy odcinek od razu to mówi i przez kolejne odcinki zakładam, od tak się tego nie dowiemy. Możemy mieć swoje teorie, ja mam swoje, na pewno Radek też, ale generalnie podoba mi się ta idea, że jakby nie dajemy ci wprost, to nie chodzi o zagadkę morderstwa, to może być zagadka morderstwa, to może być zagadka tysiąca innych rzeczy, to może być zagadka związana z odebraniem sobie życia i tak dalej, ale jakby cała idea polega na tym, że stało się coś i nikt nie wie, co się stało. I pierwszy raz, co widać w zwiastunach, bohater będzie obecny, może nie na miejscu zbrodni, bo nie wiemy, czy doszło do zbrodni, ale będzie blisko i w czasu całego, żeby tutaj nie mówić za dużo, odpalenia całej zagadki, powiedzmy, tak? Tak, ale mamy właśnie takie rzeczy, właśnie jak wiesz, jak ten telefon, nie? Który jest tutaj częścią rozwiązania tej zagadki i przez to też mamy powrót do postaci. To jest super, nie? Bo też rozwijam relacje w ten sposób, między innymi, nie? Mnie ciekawi bardzo, jak ten scenariusz to wytrzyma, nie? Bo tu jest takich fajnych, dużo gimmickowych, wiesz, wymyków fabularnych, nie? Które mogą być trudne do zrobienia, ale jestem ich bardzo, bardzo ciekaw. No dobra, także przynajmniej po tych 3 odcinkach, tak jak mówię, nie możemy się wypowiadać w żaden sposób o całym sezonie i jak sama zagadka zostanie rozwiązana, ale nasza ciekawość została na pewno wzbudzona tymi pierwszymi 3 odcinkami. Tak. Natomiast porozmawiamy sobie teraz spoilerowo o pierwszym odcinku, który, tak jak wspomniałeś, jest za darmo dostępny, chociażby na YouTubie. Więc od tej pory, jeżeli ktoś nie oglądał jeszcze tego odcinka, to możecie w każdej chwili odpalić YouTube i Kanal Plus i sobie go zobaczyć. Będzie link w opisie, będzie. A my przechodzimy już do warstwy spoilerowej. Więc Jedną z rzeczy, którą muszę od razu powiedzieć, co jest zauważone, co ja widzę tutaj, no to twórcy tego serialu zdają sobie sprawę, że mieli absolutne złoto w sezonie pierwszym i niekoniecznie udany drugi sezon. To jakby to było wszędzie widać, po opiniach i tak dalej. Jakby nie ma w tym nic złego, jeżeli wyciąga się wnioski z popełnionych błędów. I tutaj mam wrażenie, że te wnioski zostają wyciągnięte, więc motywy drugiego sezonu bardzo szybko są oddalane na dalszy plan, tak żeby nie wadzić, tak żeby nie zasłaniać, żeby nawet ktoś, kto go nie oglądał, nie musiał mieć takiego, że muszę wracać. Tu jest konkretna historia, nawet dyrektorka zatrudniająca Pawła od razu pyta go, co robiłeś przed tym Wrocławiem? No Dobrowice, jakby skupmy się też na podobnych rzeczach. I poza właściwie córką Pawła i tym startem, kiedy on wychodzi z aresztu, właściwie w żaden sposób nie wraca nam idea drugiego sezonu. Też nie potrzeba tego, nie? Tego nie potrzeba i dzięki temu ten serial stoi na własnych nogach. To jest jakby od razu dobrze, jakby nie musimy... Jakby czasami twórcy wpadają w taki niepotrzebny ciąg na zasadzie okej, wiemy, że skrzeniliśmy, to musimy to odratować, dodać te postacie, dodawać głębie, wytłumaczyć, przeprosić, całą masę takich rzeczy, które tylko zajmują czas niepotrzebnie czasami. A tutaj, zrobiliście coś raz świetnie, więc... Tak, więc... A to jest w ogóle też tak, wiesz co, to jak mówiłem pierwszego sezonu, to jest kurczę polski Jack Reacher i to jest tak jak z opowieściami z Reacherem, no Króla się nie udała, lecimy, Reacher trafia do innego miejsca w następnym odcinku. Dokładnie. I też się uda. No. I dlatego tutaj jestem bardzo jakby... Od razu mnie to trzyma, że to nam nie zajmuje czasu. Jesteśmy w nowym miejscu, to zajmijmy się tym nowym miejscem i tutaj w pełni nam to dają. To szybko, raz, dwa... Pokażmy, jak wygląda ta miejscowość. Pokażmy, jak wyglądają tutejsi bohaterowie. Bardzo szybko przejdźmy do ich relacji, ich nastawienia, ich miejsca. I dzięki temu to jest też ciekawe. Właśnie Paweł jeszcze bardziej wydaje się taki... bardziej zagubiony niż kiedykolwiek. Dlatego, że i my jako widzowie, myślę, że to jest celowe, szybciej poznajemy, szybciej się zaprzyjaźniamy, można powiedzieć, ze wszystkimi ludźmi tu, niż robi to Paweł. Dla nas te postacie znacznie szybciej zaczynają wybrzmiewać i mieć swoje miejsce tutaj niż dla głównego bohatera, właśnie po to, żeby jeszcze bardziej podkreślić, że jakby my przyjechaliśmy tu przed nim. Choć tak naprawdę nie, to jakby mimo tego my jesteśmy tutaj dłużej, my rozumiemy tych ludzi bardziej od niego i w pewien sposób dlatego śledzi się go inaczej, jako trochę ten fish out of water w tym momencie. Tak, i to masz w ogóle tą przyjemność, wiesz, z tymi, no to jest jak z każdą tą powieścią, gdzie się pojawia ten bohater, wiesz, w różnych historiach i on jest powracający, że jesteś do niego przyzwyczajony, że my już wiemy, wiesz, to jest też dobre dla nowego widza, nie, bo może poznać, ta postać działa cały czas, no tak jak Reacher już mówię, możesz zacząć czytać Reachera, od której chcesz części, będziesz wiedział, o co chodzi, nie, ale jak już masz w głowie to, jaki jest Zawadzki i co to, wiesz, i chcesz wiedzieć więcej o nim, nie, bo wcześniej nie miałeś na to miejsca, nie, widziałeś, jak on już, tak jak już mówiłem wcześniej, ukształtowany, ale tutaj chcesz poznać to jego przeszłość i to bardzo fajnie działa, że widzisz, że on już coś przeżył, że ma na karku rzeczy, których nie musisz w sumie znać, nie? Ale chcesz wiedzieć, skąd on się wywodzi, nie? I to super działa właśnie przez takie, wiesz, tak jak no te wszystkie rzeczy, które ma, te wszystkie symbole, które ma w tym pokoju, nie? Uwielbiam ten powrót, wiesz, tam wszędzie plakaty z Kazikiem, tak. Zakłada ten t-shirt wytarty kultu, nie? Tak. Na siebie, nie? To robi robotę, jak później chodzi w tym ortalionie, to jakąś kurtkę tam, wiesz, też wyciągnął z domu, ja tak na tym motorku jeździ, w tym kasku, i tak dalej. No i tutaj oczywiście fantastycznie wchodzi Jacek Koman jako Bogdan Zawadzki, jego ojciec. To też jest ten element, w którym tak widzieliśmy jakąś tą jego daleką ciotkę w pierwszym sezonie, ale no to jest jednak zupełnie co innego. Emocjonalnie to jest zupełnie innym miejscu, nie? To była dobra ciocia, która tam wpadnie na chwilę, porozmawia z Pawłem, coś tam z nim zamieni dwa słowa, czy wszystko w porządku, herbatka na stawie, czy coś i tyle. No tutaj mamy ojca, który tu pracuje, zna to miejsce. Ojciec też ewidentnie jakieś ma swoje tajemnice i problemy. Już w pierwszym odcinku właśnie dowiadujemy się, że jest ta cała plotka, że Kacper jest jego synem. Wiesz, on jest tym kapitanem, on ma już konkretny status, nie? Tak, absolutnie, tak ale jednocześnie, że jest właśnie ta plotka wokół niego, i że ten jest jego synem. Tak, i to jest takie małomiasteczkowe traktowanie tego, że może prawda, może nie, nie ma co dociekać. Ale wszyscy wokół tego coś tam gadają, jakieś tam rzeczy się wokół tego układają, więc to jest zupełnie inne wejście w to. On ma właśnie coś, czego brakowało w drugim sezonie, takie bardzo od razu silne wejście emocjonalne. W pierwszym to pomyślano o jego córce, o której tam, z którą nie miał kontaktu, tak? Ale mimo wszystko przyjechał tutaj dowiedzieć się o śmierci swojej córki, natomiast no tutaj ojciec go odbiera, więc ojciec żyje, ale no mimo wszystko ojciec jest uwikłany w sprawy codzienne tego miejsca, a więc za tym idzie, on też się w nie uwikłuje. Tak, a w ogóle mamy tego ojca takiego, wiesz, z takiej innej zupełnie generacji, który widzisz, czemu Paweł może być taki, jaki jest i czemu chciał, wiesz, się wyrwać z domu i nie wracał do domu, do tego ojca, nie? Bo widać, jak ten ojciec może być. Wiesz, ta jego szorstkość i to też współgra z tym, jak teraz zachowuje się Paweł, bo wiemy, że on też teraz nie może się ze swoją córką widywać, ale też trochę przed tym ucieka rodzicielstwem, na co może mieć wpływ to, jaki był jego wcześniej ojciec, tak? I ten ojciec też wiemy, że on swoje przeżył i on też inaczej do tego podchodzi, bo widać, że on się cieszy, że ten syn się pojawił. Cieszy, odebrał życiu, go i jakby, ale właśnie jest w tym tutaj, no jest to taki element tego starego pokolenia, które ułożyło sobie sprawy i już widzi, że świat się zmienia, ale oni już, jak to, nie pamiętam kto mówił, że ja już tam nie będę tego i umrę szczęśliwy i tyle, i tyle po wszystkim. I ten ojciec na pewno reprezentuje taką grupę, której on ma oczywiście uczucia wobec swojego syna, absolutnie, ale one są w niego trochę zakodowane bardziej jako bardziej obowiązek. Był film zresztą nominowany do Oscara z Denzelem Washingtonem, czyli Fences, który dosłownie opowiadał o takiej relacji staropokoleniowej, w której masz ojca, który... Ciężko ci powiedzieć o jego emocjach i uczuciach, ale on widzi wiele rzeczy w kategorii obowiązku. Tak, mam wychować syna, mam ten, jak tutaj trzeba, to on musi przyjechać i wziąć tego syna, jak trzeba, to go jeszcze do życia gdzieś wepchnąć, mają wakat w szkole, no to iść uczyć synu i tak dalej, ale nie ma tej bliskości, czułości między nimi. Widzimy, jak ten ojciec się zamyka sam w pokoju, jak on tam, no nie ma między nimi tego... Nie wiesz co, nie ma wspólnego połączenia emocjonalnego, żeby pogadać normalnie, bo dla tego właśnie jego ojca, Bogdana, rodzicielstwo jest trochę jak praca w fabryce. Tak, musi tutaj wszystkie elementy przyłączyć, wypuścić w świat produkt, nie? Tak, i on ma działać. Ten produkt ma działać. Jak najlepiej, nie? Że on go wychował, że później mógł powiedzieć, że on wychował syna, że jak syn raz na jakiś czas wróci, to ma powiedzieć, że on teraz jest kimś tam w świecie, nie? I jemu się to udało, nie? Ale żeby miałem siąść razem przy stole o czymś pogadać, nie ma. Dlatego o czym pogadamy? Jest taka jedna scena w następnych odcinkach, jeszcze chwilkę później pogadamy o tych dwóch kolejnych odcinkach, która idealnie to podkreśla, nie? Czemu ta relacja tylko w konkretnym momencie może zadziałać i że oni chcą, żeby ta relacja działała, chcą, żeby było coś w tym więcej, ale oni są tak zbudowani, te postacie, że oni nie mogą. I Paweł jednocześnie nie może się otworzyć do ojca, ponieważ no całe życie mieli taką relację, to nie jest takie proste ją zmienić. On go tak nauczył, ojciec go tak nauczył, żeby on się nie otwierał. Ale jednocześnie widzimy, dlaczego Paweł tak bardzo chce być otwarty wobec młodego pokolenia, bo to jest ten jakby cały motyw, w którym chcesz być przeciwny do bycia swoim ojcem, a jednocześnie uciekając trochę od obowiązków rodzicielstwa, staje się trochę swoim ojcem, bo boi się stać swoim ojcem. To jest ten sławny cykl, wiesz, który do tego doprowadza. I on jeszcze widzi w tych dzieciakach, że on chce być dla nich ojcem, bo on chce być tym ojcem, nie? Tylko on tutaj widzi, że on może być dla nich mentorem, bo wie, że dla swojego dziecka musiałby być ojcem, wiesz, takim 100%, nie? I on wie, jaka to jest odpowiedzialność, nie? A on chce właśnie w ten taki mentorski sposób na nich to przelać, nie? Bo wie, że to jest inny sposób, inny rodzaj odpowiedzialności, nie? I to też pokazuje, jak trudną rzeczą jest rodzicielstwo, nie? I bycie ojcem. I to tłumaczy też jego zachowanie, czy w poprzednich sezonach, dlaczego on ma być tym takim nauczycielem, który chce być otwarty i chce... Zresztą widzimy to tutaj w zachowaniu ostatku wobec Kacpra, dlaczego on tak bardzo chce być tym gościem do Kacpra. Ej, masz jakiś problem, weź przyjdź i mi to powiedz, porozmawiajmy o tym. Bo wie, że on tego nie miał, tak? On nie miał... Starsze pokolenie nie oferowało mu tej rozmowy, bo co to będzie o uczuciach facet gada? No, I widzisz niestety w tym takim starszym pokoleniu te pewne wzorce, które oni wynieśli z poprzedniego i tak dalej, których nie dało się przebić. I teraz jest to pierwsze przebicie pokoleniowe, gdzie trochę zmienił się świat i trochę to otwarcie się na uczucia i emocje innych nie jest już postrzegane jako słabość. I on stara się to za wszelką cenę otworzyć na to w stosunku do właśnie tej młodzieży. I stąd jest ta cała relacja i dynamika z Kacprem na statku, kiedy tamten go stara się zbyć i żeby się od niego odwalił, a jednocześnie dlatego Paweł tak bardzo na to naciska. Tak, a to jest w ogóle super, bo to jest wszystko w tym pierwszym odcinku nakreślone, nie? Ta cała relacja z ojcem taka bardzo napięta i to właśnie jakie są te jego kontakty z tymi dzieciakami, a on próbuje to przelewać, nie? Te swoje niedostatki, które miał wcześniej życiowo, nie? I próbuje, wiesz, ugrać ile się da na tej sytuacji, że jednak musiał wrócić do tego domu rodzinnego i musi być z tym ojcem, bo w tej chwili ten ojciec to jest dla niego jedyny ratunek, nie? Żeby jakoś się pozbierać. No obok widzimy właśnie młode postacie, Ewę i Adę, w sensie relacje młodych i starych w innej relacji zupełnie. I właśnie jak jest ten kontrast, bo masz Pawła ze swoim ojcem Bogdanem, no to widzimy te poprzednie pokolenie, no to tam jest mur praktycznie, nie? A potem widzimy Ewę i Adę, czyli już kobietę z pokolenia Pawła i jej córkę. I to jest zupełnie inny świat. Jasne, ma swoje problemy, ale przyjeżdża i ona do swojej wina na górze jest niespodzianka, bo chłopak przyjechał. I to nie jest ta matka, która wygania chłopa z... Jasne, jak się potem... Oczywiście gdyby się dowiedziała, że on tam ma jakąś trawkę czy coś, no to ona jest policjantką, no to może nie najlepiej, ale jakby sama idea, że najpierw wita się dziewczyna z matką po powrocie, a potem chce się przywitać z chłopakiem, no już w przypadku Ewy... Dla niej to jest normalne, że jej córka będzie chciała się zobaczyć ze swoim chłopakiem. Już nie muszą się po kryjomu spotykać, tak, nie muszą czegoś takiego robić, nie? Ona wie, że on może być kłopotliwy, ale wierzy córce i ufa jej, że to jest dla niej dobra relacja. Tak, już jest tam zupełnie inne zaufanie, inna postawa. Ona jest też samotną matką, ale jednocześnie i jeszcze jest policjantką, jest komisarz, to jest jeszcze cholernie zapracowana. Tak, ale wiesz, pewna siebie wyzywająca, nie? To jest... Ale jednocześnie właśnie dlatego jest ten element konieczny, dlatego mi to Gilmore Girls bardzo przypomina, gdzie też matka była zapracowana na super etat, ale przez to musiała wytworzyć z córką bardzo konkretne zasady i też bardzo mocne zaufanie, bo wiadomo, że nie może cały czas przy niej być. Bo wie, że ma pracę, która ma długie godziny często i tak dalej, więc albo może oczywiście próbować córkę trzymać pod kloszem i robić wszystko, co tak dalej, ale wiemy, jak bardzo jest to głupie, jak bardzo potem dowiedziałaby się, że córka ma życie, o którym ona sobie nie zdaje sprawy, i dlatego ona właśnie używa tego innego podejścia, na zasadzie okej, jasne, każda będzie miała przed sobą tajemnicę, bo nie żyją jednym życiem, ale w sprawach najważniejszych muszą sobie na tyle zaufać, żeby to mogło działać, tak? Bo nie będą mogły, ona nie będzie mogła przy niej być. Praca jej na to nie pozwoli i albo załatwi to tak, albo nie będzie relacji. I dlatego mi się ta relacja bardzo podoba, jak bardzo szybko jest postawiane, że nie, to nie są Dobrowice, gdzie wszystkie dzieciaki robią rzeczy, które są kompletnie odcięte od rodziców i robią swoje rzeczy. Nie, tutaj faktycznie te porozumienie międzypokoleniowe jest możliwe. I mamy jego przykład w postaci praktycznie głównych bohaterek. Tak. To akurat super działa. I też jestem bardzo ciekaw, jak to się będzie dalej rozwijać, nie? Bo ta Wiktoria Kruszyńska właśnie w tej roli Ady jest naprawdę fajna. I w ogóle, kurczę, Belfra ma szczęście do tych młodych obsad, nie? Że one są bardzo wyraziste, ale też tak to, jak już nadmieniliśmy, no ja jestem też ciekaw, jak ten Bartek się dalej rozwinie, nie? W pierwszym odcinku nie ma kluczowej sceny dla niego, jak dobrze pamiętam. Tak. Więc nie mówię o pewnej scenie, która bardzo zmienia optykę. Tutaj są ustawiane piątki na planszy, nie? Tutaj bardzo fajnie rozwija to ta część nauce, nie? Tutaj są już dodane rzeczy, nie? Bo wiemy jak w ogóle jak działa relacja, bo wiemy jaka relacja jest między Adą a Kacprem. Właśnie nie do końca wiemy jaka jest relacja między Adą a Kacprem. Domyślamy się, że coś między nimi było w pierwszym odcinku. Ale nie do końca rozumiemy dlaczego się skończyło i nie wiemy, na ile się skończyło. Tak, ale wiemy, że te też uczucia buzują w jakiś sposób, wiemy jak Kacper na tą sytuację reaguje, wiemy jak ona. Jakiego rodzaju są to dzisiaj uczucia? Tak, bo wiemy też, że wiesz, że to są szczere, no jak przyjacielskie, to jeszcze wiadomo, że coś będzie docierać, ale wiemy, że to są szczere i też mamy to z Bartkiem, nie? Gdzie też jest to szczere, nie? Ja mam pewną teorię co do historii Kacpra, ale to będę mógł dopiero pogadać, jak pogadamy o trzech odcinkach, to wtedy, bo nie ma sensu, żebyśmy teraz mówili o teoriach, bo możemy zdradzić coś, czego nie chcemy zdradzić, po prostu tylko pierwszego odcinka. Więc jeśli chodzi o postać samego Kacpra, to oczywiście on jest największą zagadką tutaj, ale tak ma być. Pierwszy odcinek kręci się praktycznie wokół niego, bo musi się kręcić wokół niego siłą rzeczy, skoro on jest naszą zagadką główną. Ale to jest Podoba mi się to, że znowu, to jest gość, który jak wchodzi jest najbardziej antypatycznym gościem ever. Jakby z tym rowerem masz sytuację, nie? No to to jest, to wiadomo, o fajnie, młodzież, która chce pokazać, kto tu rządzi na osiedlu, nie? Nic z tym naprawdę fajnego. Potem masz tą dziwną scenę, bardzo niepokojącą podczas imprezy. I nie rozumiemy, co się stało, ale nie do końca rozumiemy, co się stało. No tak, tak. Podczas całej tej akcji, tak? Przede wszystkim, kim był ten człowiek dla Kacpra? Bo on ewidentnie jechał się z nim spotkać. Mhm. On mówił, że go przedstawi wcześniej czy Bartkowi, czy Adzie. Kogoś. Nie było powiedziane kogo, ale zakładamy, że chodzi o tego gościa, którego tam skatowali. Ale jakby... Czy na pewno dokładnie chodzi... Stało się to, co my myślimy, że się stało? To jest jakby niepokojące. taka matrioszka, wiesz, tajemnica w tajemnicy, nie? I wiesz, przysłaniać to oczywiście ta główna tajemnica, która tutaj jest podsumowana, wiesz, w finale, co się stało z Kacprem, nie? To jest, wiesz, motyw przewodni całego serialu, nie? I hasło tego serialu. A tam właśnie może być coś więcej, nie? Właśnie przez tą scenę. Bo nie wiemy, co on zobaczył. Mamy oczywiście podejrzenia, co on zobaczył, znowu przejdziemy do tego, ale tak naprawdę nie widzieliśmy. Mhm. Więc cała ta scena jest taka niepokojąca. Później mamy tego Kacpra na łodzi, który jest właśnie oddalony. Dodam jeszcze tylko, że tam jest ta też zagadka, wiesz, bo dlatego wiesz, ten telefon jest kluczowy i wiesz, nawet zagadki poza serialowe się kręcą wokół tego telefonu, bo tam jest ten, wiesz, cały filmik, tam nie ma tylko tych nagrań Kacpra, tylko tam jest dużo więcej rzeczy, nie? Tak. Które będą kluczowe do tej sprawy. No i w przypadku tego statku to też jest ważne, bo Kacper nie jest Peterem Parkerem, tym takim nerdem, którym się znęcają, czy coś takiego, nie? Samotnikiem, który trzyma głowę w książkach i tak dalej. To jest gość, który do tej imprezy generalnie jest bardzo społeczny, tak? Trzyma się z tymi wszystkim, to są jego koledzy, chodzi z nimi na imprezy, spędza z nimi czas po szkole i tak dalej. Wiesz, jego ubiór, ta ekstrawagancja nie uchodzi za coś dziwnego. Wiesz, że w Dobrowicach jakbyś tak ubrał, to by od razu był, wiesz, wykluczony przez społeczność. Tak, nie, to jest czymś zupełnie normalnym. Wszyscy wiedzą, że on nie zwraca na to uwagi jako coś nadmiernego. I dlatego tak ważny jest ten prolog, żeby nam pokazać jego te momenty do tej imprezy, bo kiedy przechodzimy do tej pływającej szkoły, no to widzimy, że Kacper w ogóle nie spędza czasu już z rówieśnikami, nie? On nie jest już w stanie z nimi, poza Adą właściwie, z którą ma jeszcze kontakt, to on już w ogóle nie jest w stanie być blisko nich. I znowu zastanawiamy się, co tak naprawdę zobaczył i co tak naprawdę nim wstrząsnęło, tak, wiemy, że odciął się kompletnie od swoich również znajomych, którymi chwilę temu spędzał wesoły czas. Tak, bo inni też zauważają, że okej, on nie jest outsiderem, nie jest on taką, wiesz, papierową postacią schematyczną, że wiesz, że on zawsze gdzieś z tyłu dziwnie się ubiera, wiesz, który wiesz, jeszcze Bartek go na przykład prześladował, czy coś. Nie, to był wyraźnie, że coś mu siadło na głowę, nie? Coś nagłego, nie? O czym oni zupełnie nie wiedzą. I dlatego są te myśli, że może te plotki o kapitanie, może coś, nie wiemy, co on zobaczył, oni też tego nie wiedzą. I jakby jest ta cała scena, że oni się niby pobili, ale jakby, i potem właśnie, ale Bartek nie jest tutaj tym bully, on nie jest waszym Thompsonem. Ewidentnie jest tak, że to Kacper wyjeżdża i zaczyna robić dziwne rzeczy, a on go próbuje zatrzymać, on go próbuje przytrzymać, on go nie uderza od razu, żeby coś tam, żeby coś zrobić, nie? Ewidentnie on go próbuje po prostu uspokoić. Jak widzisz ten kontekst tej sceny. I znowu, mogliby zostawić Kacpra jako tego totalnie antypatycznego gościa, który zobaczył coś, ale nie wiemy co. Do Pawła jest też strasznym dupkiem. Ale tuż przed jego zniknięciem jest ta scena, w której oni grają w tą grę z Egiptu przywiezioną. Która znowu przebija ten balonik kompletnie. Kiedy masz tą chwilę, kiedy Paweł i Kacper mogą usiąść i porozmawiać w zupełnie innej atmosferze, w zupełnie innych emocjach, na zupełnie innej stopie. W dużej mierze prawdopodobnie też po tym, kiedy Paweł wstawił się za nim po tej akcji z ojcem, który go gdzieś tam szarpał. I dlaczego go szarpał, to też jest dobre pytanie, bo to też mogą być różne teorie, ale to był ten moment, w którym wydaje mi się Kacper właśnie zauważył, że okej, to jest gość, może nie mogę mu się do końca zwierzyć, ale w jakiś sposób mogę. Tak, i tutaj też jest na plus, że on wie, że to jest już ktoś z zewnątrz. On, wiesz, tutaj się wychował, ale jest tutaj tym napływowym, który nie jest tak mocno uwiązany w te wszystkie sprawy miejsca, w którym są, więc i też widzi, jak on działa. Wie, że on jest na nich naprawdę otwarty, bo jest tym Belfrem takim z krwi i kości, nie? Który powinien być Belfer, nie? Że jest otwarty na tych, których ma wychować w jakiś sposób i to bardzo dobrze działa, nie? Tak bardzo naturalnie. No ale te wszystkie sprawy, wiesz, w ogóle też masz... Tu jest fajnie, że tu jest tak... dużo tych dziwnych tropów mylących i nie wiesz, do czego to będzie prowadziło. Tak, pojawiasz ten symbol, który jest i na tej grze i później zostaje pozostawiony na statku. Pojawia się też na pewnym innym miejscu później, konkretnym. To jest super, ja lubię takie rzeczy, nie? Tak. Które sobie wiesz, tak masz, nie wiesz co macie dezorientować, nie wiesz co ten, ale gdzieś ta tajemnica jest. Tak, ale wiesz co jest też fajne, że tutaj jest fajne połączenie tego elementu kryminału, który działa, jest zagadka, są poszlaki, jest co rozwiązywać, ale też właśnie fajnie, że to w ogóle ten Łukasz Grzegorzek jest reżyserem tego sezonu, bo to jest gość, który odpowiada za takie bardzo obyczajowe rzeczy. On ma między innymi na koncie tą Córkę trenera, która była bardzo taką fajną obyczajówką o no, córce i ojcu, nie? Tam ten Jacek Braciak zaliczył naprawdę dobrą rolę. I widać, że to się przelewa tutaj, nie? Że tutaj jest dużo tych elementów takich obyczajowych, które naprawdę działają, ale niczego nie zabierają tej strefie kryminalnej, która jest najbardziej interesująca dla widza postronnego, nie? Który chce Belfra obejrzeć, wiedząc jakie, wiesz, cały czas jaka tradycja się ciągnie za tym serialem, bo on był super popularny. Nie? I trik polega na tym, że właśnie, co jest dosyć istotne, będziemy obserwować, dlatego Paweł może wiedzieć mniej, dlatego, że będziemy widzieć zarówno jego nielegalne śledztwo, no bo on nie jest tutaj, jak było w trailerze pokazane. Nie pamiętam, czy to było w pierwszym odcinku, ale w trailerze na pewno było, jak Ewa mówi, że jakoś nie widzi odznaki. Natomiast, więc wiemy, że on będzie prowadził swoje nielegalne śledztwo, ale ponieważ właśnie komisarz Ewa jest tak ważną postacią, to możemy widzieć jej śledztwo i dlatego żadne z nich nie musi mieć całego obrazu. Tak jak w pierwszym sezonie tylko Paweł prowadził to śledztwo właściwie, tylko on zajmował się konkretnie rozwiązaniem tej sprawy, więc musieliśmy cały bagaż informacji na niego zrzucać, bo to on musiał się dowiadywać, bo jakby co z tego, że my coś wiemy jako widzowie, skoro dopóki Paweł tego nie ruszy, to fabuła dalej z tym nie pójdzie. Ale tu, ponieważ mamy siłą rzeczy również ją, która prowadzi to śledztwo, no to znowu możemy obserwować dwie osoby, które niezależnie prowadzą to śledztwo i zastanawiać się, a okej, ale ona nie wie przecież o tym, ale przecież on nie wie o tym i przecież i to może przez to na zupełnie inny sposób, ale bardzo ciekawie działać. Tak. Wiesz co, to chyba tyle starczy o tym pierwszym odcinku, nie? Tak. Bo tutaj wszystko naznaczyliśmy, co było najważniejsze. Przejdziemy sobie jeszcze teraz spoilerowo, opowiemy szybko pewne rzeczy z drugiego i trzeciego odcinka, ale powiem wszystkim o naszych teoriach, bo... Tak, ale to jest najważniejsze, bo też nie będziemy tutaj drążyć, bo o serialu pewnie pogadamy jeszcze, jak się skończy, nie? Tak, jak to wszystko się zbierze do kupy, więc nie będziemy tutaj dużo. Więc jeszcze krótka seria o drugim i trzecim odcinku, krótka pogadanka, no i czekamy na to, jak się serial skończy. Więc tak, więc jeżeli nie chcecie nic wiedzieć, poczekajcie spokojnie, aż sobie będziecie mogli zobaczyć drugi i trzeci odcinek. Bo drugi odcinek już wyszedł, już jest, na trzeci jeszcze czekamy w chwili nagrywania tego materiału. Więc możecie wrócić do nas, kiedy skończymy, bo chcemy powiedzieć o naszych teoriach, co się stało z Kacperem, a siłą rzeczy ciężko byłoby, żebyśmy wam mówili o naszych teoriach, wykluczając to trzeci odcinek, bo to nie miałoby żadnego sensu. Tak. Więc jeśli chodzi o pozostałe odcinki, to parę rzeczy. Jedna, która mnie trochę rozbawiła i mam nadzieję, że będzie w tym jakiś twist, to, że szef policji musi być zawsze skorumpowany. Mam nadzieję i trzymam kciuki, że za tym będzie się kryło coś więcej. Znaczy, to już ewidentnie nie jest ten gość, którego Królikowski grał, który był tym najgorszym z najgorszych po prostu. Ale wiesz, ale sama idea, że w małym miasteczku to szef policji właściwie, to musi być zawsze gość, który jest powiązany tutaj z jakąś mafią czy czymś innym, drobnymi gangsterami. Po raz kolejny. Widziałem tylko tyle, może się okazać, że tam jest zupełnie inna, za tym stoi sprawa. Mówię, ewidentnie on nie wygląda już mi na takiego oportunistę, jaki był tamten, ale mam nadzieję, że to pójdzie w inną stronę. Tamten to był taki, wiesz, czerwononosy, przaśny polski gliniarz małomesteczkowy, ale tylko dodam, a ten jest gościem, który, no, wierzysz w to, że on może mieć relację, jakiś romans z Romą Gąsiorowską, nie? Z jej postacią. Natomiast bardzo podoba mi się idea, skoro jesteśmy przy policji jeszcze, partnera. Ewy. Masz tego gościa, który nie jest głupi, ale nie jest jakoś strasznie bystry, ale widać, że to jest dobry gość, który naprawdę robi swoją robotę, rypie te nadgodziny, żeby dom zbudować. To jest taki gość, który naprawdę siedzi przy tym, ale jakby czujesz jego dobre intencje i to jest ten gość, który... Ja przez chwilę podejrzewałem, że on jest trochę w kieszeni tego szefa i tam próbuje u niego ugrać, ale jak tylko dochodzi do tego miejsca, gdzie oni jadą do miejsca, gdzie szef zabronił i on i tak z nią jedzie, to jest takie, okej, to jest ten, nie wiem, Bullock czy Montoya, jak już porównujemy do Gordona, który... Tak, ja w ogóle uwielbiam tą scenę, jak on im przełaży przez tą siatkę i on mi to zrobi ten koszyczek. O, fuck, dobra, wchodzę sama. Tak. Ja urocza jest ta relacja, nie? Mi się tak, to jest bardzo podoba. Fajna postać przez to, nie? Mhm. Do tego masz dalszy rozwój, no właśnie jak wspomniałeś o Bartku, no to oczywiście masz tą przebitkę i tak jak mówiłeś o Fabiańskim, no to oczywiście masz tą przebitkę, jak on jakieś, czy ma młodsze rodzeństwo, czy coś i się tam z nimi bawi i się nimi zajmuje, no i to jest zawsze ten motyw, w którym masz tego chłopaka, który wygląda na takiego, no jestem tym dresem takim, co chodzę, ale oczywiście gdzieś tam złote serce, tak, wielka troska o rodzinę, a nie jakiś tam buc czy coś takiego, to jest ten gość, któremu naprawdę zależy na swojej dziewczynie, chce jej pomóc, ale nie wie jak. Mhm, tak, on ma tą świadomość, że on musi tą maskę trochę zakładać, że musi wyglądać na większego twardziela, nie? Tak. Żeby być tą przeciwwagą, szczególnie przy Kacprze i wiesz, i tutaj tych miłosnych różnych równaniach, które wiemy, że wychodzą na wierzch i wiesz, on musi inaczej się prezentować, nie? I on to wie, on ma tego świadomość. Trochę cały czas wybija mnie z rytmu i muszę powiedzieć, że jeszcze nie odnalazłem się z klasowym poetą. Bo... Klasowy poeta jest najdziwniejszą postacią. Ja do końca nie rozumiem, co się dzieje, kiedy on mówi. To jest 100% Twin Peaks, to jest taki David Lynch, jak mamy tą scenę w klasie i on nagle wstaje i zaczyna te swoje rzeczy. Nie, ale wcześniej ja mam takie... ja nie mówię, że to lubię albo nie lubię, ale trochę jeszcze się nie odnalazłem z tą postacią. Ale wiesz, że to jest mój motyw totalnie. Wiesz, że to jest coś, jak ja bym kręcił serial, to u mnie była taka postać 100%, bo on... Ja jeszcze nie wiem, co mam o tym myśleć, powiem tak. Jeszcze nie do końca... Jakbym miał wskazać, jeśli będzie morderstwo, naprawdę się okaże, że jest jakieś morderstwo, to ja jego podejrzewam. Okej. Ja właśnie tutaj jeszcze z tą postacią się nie oswoiłem, o tak powiem. Nie mówię, że jest zła, po prostu na 3 odcinki. Ciekawa, cholernie jest, ciekawa. Nie do końca rozumiem, o co tu chodzi, no ale dobra. Natomiast masz, jest ten motyw z tym geografem dziwnym, który jakąś gazetkę ma, któremu Paweł daje w ryj. Znowu mam nadzieję, że to się ciekawie rozwinie. Rozumiem, że chcieli odejść, miałeś pomocniczego piszącego Lesława w... Dobrze wiem, on się Lesław nazywał, tak. W Dobrowicach. No to tutaj chcą nastawić antagonistycznie do tego, żeby była inna relacja i to oczywiście może być ciekawe w kontekście tego, co dzieje się na końcu 3. odcinka. Bo to jest ten gość, który szczuł na kapitana na lewo i prawo i chociaż... Powód, dla którego kapitan robi to, co robi, ja podejrzewam, że jest zupełnie inny i nie ma nic wspólnego. Nie zdziwię się, jeżeli Paweł, który nie ma wszystkich informacji, tak jak widzowie, może odebrać trochę tą nagonkę od pana geografa jako coś, kluczowy, jako czynnik kluczowy. Bo też wiemy, że ten geograf też miał swoje pobudki, żeby zrobić to, co zrobił, nie? Wiesz, że ta jego zemsta i to zgorzknienie związane z tą sytuacją i jego relacją z Bogdanem jest na swój sposób zasadne, nie? No dobrze, sama zemsta i takie bycie, wiesz, tak bardzo zafiksowanym na pewnych rzeczach, to jest niezdrowe, ale rozumiesz jego postać, nie? To nie jest tak, że on to po prostu zrobił, żeby go wkopać nie? Bo po prostu go nienawidzi, nie? Wiesz, że są za tym konkretne pobudki. Więc no mam nadzieję, że tu będzie jeszcze jakieś rozbudowanie tego wątku. Natomiast no musimy pogadać o scenie pojednania ojca i syna, bo to była jedna z najbardziej dziwnych, która jednocześnie mi wprost mówiła, Bogdan jest martwy, ale bo tej scenie było to widać, ale to nie miało znaczenia. Bo to jest gadaliśmy o pierwszym odcinku i wcześniej o tych murach pomiędzy Bogdanem a Pawłem i to jest ten jeden moment, który niestety, jak to w Polsce, pod wpływem alkoholu wyłącznie, ale to jest ten jeden moment, kiedy te mury na chwilę puszczają, kiedy masz ten taki jeden moment, w którym gdzieś tam ci ludzie próbują dotrzeć do siebie w inny sposób niż tylko pewnych obowiązków i powinności. Tak, ale wiesz, oni potrzebowali takiej czystej bliskości z I wiesz, i tutaj ten alkohol akurat działa w tym względzie, że oni musieli mieć te swoje zmysły wyłączone, przetłumione, które cały czas działają, które tak, stanowią tą barierę, że oni myślą o tej relacji i oni cały czas się od siebie odsuwają, a tutaj gdy to mieli stłumione, to się zachowali jak ojciec i syn, nie? Po prostu, którzy wiesz, tak. Wiedzą, że jeden od drugiego, wiesz, pochodzi, są mocno powiązani emocjonalnie i to jest, wiesz, zupełnie otwarte. Ja uwielbiam tę scenę, jak oni się tam po ziemi, wiesz, kotłują, tak, przytulają się, tańczą gdzieś tam. Tak, i później masz tą piękną scenę, jak on przykrywa syna dokładnie, tak. I to trwa i trwa, nie? Żeby go tam z każdej strony, żeby mu było cieplutko i w ogóle. I to jest super, bo też mieliśmy w pierwszym i drugim odcinku te sceny, gdzie widać, że oni się mijają, nie? Nawet jak coś się wydarzyło, jak mamy tą scenę napaści, gdzie coś się wydarzyło w tym mieszkaniu, to on też, tylko pozbieraj mnie, synku, nic się nie stało, tak. Tutaj takie rzeczy się stały, zostaw mnie, nie? Żyj sobie swoim życiem. I teraz możemy trochę pospekulować, bo on mówi o tym, że ej, dlaczego trzymasz się z dala od córki? No bo to bezpieczniej dla niej. No to pomyśl sobie, że ja robię to samo. I ja osobiście uważam, że jakby oni jak mieli ten moment bliskości, no to oczywiście Bogdan już trochę podjął decyzję, co zrobi. I to nie ma nic wspólnego z... Jasne, bo możemy pogadać o tym, co się stało z Kacprem, ale to za chwilę. Ale ja uważam, że to ma ale nie tak wiele wspólnego z tym, co się stało z Kacprem. Tylko z faktu, że... Zresztą nie wspomnieliśmy o granego przez Mirosława Bakę. Tutaj na razie wydaje się tutaj głównego antagonistę, ale ciężko powiedzieć. Tak. No, ojca Kacpra. Bardzo molendowaty mężczyzna, tak, ale to nie jest molenda, nie? Nie. Wydaje się być dużo bardziej serious. W każdym razie masz ten... że też on jest, wiesz, że molenda był ten z takim cwaniakiem z nowej generacji, a Baka gra tego gościa, który, wiesz, jest bardziej powiązany z tą starszą generacją, tak. Nie tych biznesmenów. Jest scena, w której Bogdan przyjeżdża niego grozić mu bronią i to jest scena, w której Bogdan rozumie dwie rzeczy. Albo on, albo ja. Jeżeli ja go odstrzelę, to może będę miał spokój, ale nie jestem osobą, która jest w stanie podjechać na statek i odstrzelić chłopa. To nie jest Bogdan, on nie jest mordercą z zimną krwią. Ale jeśli tego nie zrobi, to Waldemar będzie winił go za śmierć swojego syna. Będzie go winił za to, że w ogóle to być może nie jest jego syn. I za wszystko inne. A konsekwencje spadną na Pawła, ponieważ Waldemar mówi, Waldemar nie daruje ci tego, a jeśli jemu nie daruje, no to może skrzywdzić Pawła po to, żeby zranić Bogdana, żeby Bogdan cierpiał. Tak, ten sam sposób, nie? Bo on to wiesz, że oko za oko, nie? Więc Bogdan rozumie, że jeżeli sam siebie, ja to przynajmniej tak odbieram, sam siebie usunie z tej układanki, no to Paweł będzie bezpieczny. No bo wtedy jakby nie ma absolutnie żadnego powiązania tak, między Waldemarem a Pawłem. Waldemar dostanie to, co chciał, nie? Waldemar dostanie to, co chciał. Nawet nie do końca. Waldemar by chciał pewnie, żeby Bogdan cierpiał, ale w momencie, w którym Bogdan nie żyje, no to nie może mu sprawić już cierpienia. No tak. Więc, a między nim a Pawłem nie ma absolutnie żadnego powiązania, więc Waldemar nie będzie miał absolutnie żadnego powodu krzywdzić Pawła. No nie ma tutaj żadnego. Więc ja dlatego... I widzisz to, jak on mówi, nie chce mu o tym mówić. I ta ostatnia chwila bliskości to jest taki moment pożegnania trochę ojca z synem. Na zasadzie takiej, że okej, Paweł nie wie, co planuje Bogdan, ale Bogdan chce tą ostatnią chwilę ale Bogdan chce, Bogdan chce to, wiesz, w taki właśnie sposób zrobić, naprawdę otworzyć się na syna, nie? To jest w taki sposób, jak tylko Bogdan mógł się otworzyć, nie? Tak. Jedynie. Mówi oczywiście na początku, że trochę stałeś się mną, synku, z tym całym wesołej akcji. I ma tam... No tak. Nie jest, nie bezpośrednio, ale trochę tego jest. I dlatego mnie ten wątek cholernie fascynuje, bo to jest... Jeszcze widzieliśmy, że Bogdan z kimś współpracował. Prawda? Był moment, kiedy gdzieś jechał, mówił, że musi zgubić ogon i tak dalej. I nie wiemy jeszcze, co z tym jest związane, ale to jest bardzo interesujący wątek. No tak, że Bogdan był tak silną postacią, już tak powiązaną ze wszystkimi i też nad tym miastem wiszącą, że on jeszcze, no jego życie będzie miało to jeszcze duże reperkusje, chociaż jego już nie ma w układance. A jego śmierć jeszcze większa. Natomiast z drugiej strony, no to możemy chwilę pogadać o tym, co stało się z samym Kacprem. Prawdopodobnie to, co powiem teraz, nie jest prawdą, bo myślę, że oni celowo tak poukładali puzzle w tych 3 pierwszych odcinkach, żeby nas zmylić jak jasna cholera i to wszystko, co powiem, się nie sprawdzi, bo na razie mam wrażenie, że sprawa jest bardzo oczywista. Ale ponieważ, dla jasności, wygląda to tak. Kacper zobaczył, jak jego ojciec, który wiemy, że jest szefem tych gości, którzy zatłukli tego typa, bo widzimy go potem w tym sklepie z biżuterią, z bursztynami, więc widzi, jak jego ojciec albo zbiry, kiedy jego ojciec tam się znajduje, tłuką tego typa na śmierć. Więc jest przerażony tym, kim jest jego ojciec, boi się i chce uciec. Więc prosi kapitana o to, żeby pomógł mu zniknąć. Kapitan się na to wkurwia i dlatego go tam przyciska do ściany w tym jednym miejscu i dlatego Paweł to źle interpretuje, a tak naprawdę to kapitan jest zły, wiedząc, co się stało, ale w sposób, którego Paweł nie rozumie. Dalej, wydaje mi się, że to jest w miarę jasno powiedziane. Kacper również informuje Adę o tym, co chce zrobić. Ona wie, dlatego ona czeka tak długo. Aż jej matka powie. Przed poinformowaniem o... Nie o wszystkim, o matka powie, ale wcześniej już na statku. Zanim poinformuje swoich kolegów, że Kacper zniknął, to czeka wystarczająco długo, żeby on mógł uciec. Tak, bo to tak trwa nienaturalnie, nie? Że ona gubi, stoi... myśli, nie? Później dopiero, wiesz, dopiero i mówi o tym i zanim kogokolwiek powiadomi... Normalnie jakby to się stało, to ona powinna normalnie, statek powinien zatrzymać w tym momencie, kiedy to się stało, tak. I powinni go a ona specjalnie najpierw do znajomych tylko, nie mówmy jeszcze innym, może go sami znajdziemy. Tak, a jak go mieli znaleźć, nie? No, jak wyskoczył, to powinni już zatrzymać i wtedy go szukać, nie? Na statku, tak. Który jest zakotwiczony, nie? A ona specjalnie chciała, żeby się oddalili od tego. Tak, więc wygląda, że ona o tym wie. No i oczywiście jest ten cały numer, że właśnie on zniknął i tyle. I w ten sposób kapitan też wie, gdzie on zniknął, więc jak zginie, to zabierze ze sobą do grobu tą tajemnicę, jakby co się stało na tamtym statku i dlatego on tam stoi za jego plecami, kiedy Kacper to gada, no bo to jest ten moment, kiedy okej, robimy to, nie? Ale to jest, wydaje mi się, zbyt oczywiste. Wydaje mi się, że to wszystko, co powiedziałem teraz, jest zbyt oczywiste i albo to tak jest, ale to jest z rodzaju Knife's Out, czyli skroiliśmy wierzchnią warstwę cebuli, ale pod nią kolejna warstwa i kolejna i kolejna. I czegoś kompletnie nie widzimy. Bo mnie na przykład zastanawia, czy przypadkiem nie było tak, mogło tak być, że Kacper i ten człowiek, który umarł, on nie był dużo starszy od Kacpra. 25 lat miał, czy coś koło tego, nie? Przypadkiem tam nie było jakiejś większej relacji między nimi. Albo wiesz, albo nie mogła jakaś pomyłka, albo coś. Też to brałem pod uwagę, nie? Że on się tam miał, że nie wiem, że Kacper miał się tam pojawić, że oni na przykład nie wiedzieli, kogo skatowali, nie? Może, albo była na drugiej strony. Z drugiej strony tak, ale on miał ten tatuaż, który się też na statku pojawił. Ja się zastanawiam, czy Kacper mówił o tym, że kogoś wam przedstawię. Tak się mówi często, jak chcesz swojego chłopaka przedstawić, albo dziewczynę. I czy przypadkiem nie było tak, że właśnie Kacper miał tą relację i widzi, jak jego ojciec potencjalnie... Tak. A to też o tym myślałem. Właśnie. I to byłby wystarczający powód, żeby on chciał uciec z tego miejsca. Tak, wiecie, ja w ogóle się nastawiam na jeszcze większe twisty, na przykład, że... Ale myślę, że to może pójść jeszcze dalej. Bo to jest sensowne. To byłoby bardzo fajne, jakby w tą stronę poszli, ale ja bym się na przykład nie zdziwił, jakby się okazało, że na przykład postać Baki nie jest tu złoczyńcą, że ktoś inny za tym, że... Na przykład, wiesz, żona, jego matka może za tym stać i robić, wiesz, ten dymy i lustra, że to niby ten mąż, ona jest taka zastraszona. Takie rzeczy. A ona jest taka zastraszona. Też bym się z tego nie zdziwił, nie? Bo wiesz, bo to jest też najłatwiejsze wykminić, dokładnie nas tak, ale zatrudniasz Mirosława Bakę, kogo może Mirosław Baka zagrać, nie? A ja mówię, a może nie, może ale tym razem... Ale dokładnie w pierwszym sezonie z tą, jak ona Ewelina się nazywała, i dokładnie z nią nas tak na manowce wyprowadzano, tak? Przez cały czas. Więc mówię, my nie wiemy, co się stanie, to są zupełnie To jest tyle, co wydaje mi się jest w miarę oczywiste po pierwszych 3 odcieniach, ale ponieważ to tak oczywiste, mam wrażenie, że tutaj jest... Cała masa rzeczy, która jest dużo miejsca na zmienne, nie? Których nie wiemy. I kolejne elementy tej układanki będą nas zmieniać postrzeganie tego. Jest coś, co jest kompletnie niezrozumiałe. Kiedy spotyka się szef policji właśnie z Waldemarem i tamten mówi, że kręci łeb sprawie. Kręci łeb sprawie zaginięcia jego syna? No. Jakby... nie, to jest takie... Chyba, że mówił tylko i wyłącznie o sprawie... zatłuczonego typa. No to wtedy rozumiesz dlaczego, bo on sam za niego odpowiada i zatłukł tego. Ale ja miałem wrażenie, że to była też rozmowa o zniknięciu Kacpra. Bo wiesz, bo tam też Kacper zostawił prezent na miejscu zbrodni. Zostawił prezent, który ktoś na pewno, wiesz, zabrał w tamtym miejscu. Tylko, ale połączy z nim. No właśnie, znowu Kacper wiózł prezent. Ciężko mi powiedzieć. Więc ja cały czas mam wrażenie, że tak, tu może być jeszcze wiele rzeczy, których tak bardzo, tak łatwo jakby nie możemy zobaczyć. Tak, nie, kurczę, jaram się, jak ten serial się będzie rozwijał, nie? Bo bardzo mi się podoba dużo bardziej od dwójki. Na poziomie jedynki w tym momencie zobaczymy, jak to będzie dalej. I chyba w tym momencie może zakończyć, bo jeszcze będziemy sobie rozmawiali po sezonie, bo tam się na pewno dużo rzeczy pozmienia, więc ja jeszcze raz zapraszam do zapoznania się z zagadką Kacpra, pokombinowania, wygrania czegoś fajnego, rozwiązania tej sprawy przed końcem serialu. My też będziemy to próbować robić i spotkamy się pewnie w omówieniu kompletnym całego sezonu. Dziękuję za uwagę, dziękuję Kanal Plusowi, że znowu możemy sobie wspólnie współpracować przy tak fajnym projekcie. Do zobaczenia, hej!